Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj bierzemy sobie kolejny tytuł, tym razem jest to kontynuacja Saint-Elme. Drugi tom, pozycja, za którą odpowiada duet Serge Lyman i Frederick Peters. Ten pierwszy to z tego, co się orientuję, debiutuje na naszym rynku, natomiast... Jeżeli mówimy o drugą postać, no jest to artysta naprawdę przeze mnie bardzo lubiony, lubiany. Przede wszystkim za Olega oraz niebieskie piłki, które wydawał Team of Comics. I powiem wam, że rewelacyjne historie. Aczkolwiek Amma... Też mi się bardzo podobała, i jeszcze kilka pozycji. Jeszcze przez wydawnictwo Post, które swojego czasu istniało na rynku, wydawało jedną taką serię. Ja chyba nagrywałem film, jeżeli o tym mówimy. Więc tak, zdecydowanie duet uzdolniony, na pewno jeśli chodzi o tego pierwszego, ale i drugiego, bo sam scenariusz w sobie, mimo że jest taki, bym powiedział, troszeczkę. No, nawet nieprzewidywalny, ale w pewnym sensie możemy spodziewać się tego, czego możemy, to, co będziemy zakładać sobie, bo ja nie chcę tutaj jakoś fabularnie nawiązywać do pierwszego tomu, który zresztą u mnie możecie znaleźć. Natomiast drugi, pewne przewidzenia, to co czułem, to co wydawało mi się dziś się sprawdziło, a pewne mnie zaskoczyły, bo. Lemann i Peters są to artyści, którzy czerpią mocnymi garściami z takich seriali jak Fargo czy choćby nawet Twin Peaks i powiem szczerze, że jest to dobre czerpanie, bo sprawdza się na tyle, ile bym chciał. Komiks to nie jest wybitnym dziełem, nie oszukujmy się, niemniej jest to bardzo dobre czytadło, i fabularnie się sprawdza, a przede wszystkim właśnie rysunki oraz te kolory, które tutaj zostały zastosowane, naprawdę dają niesamowity klimat tego miasta, miasta, które tak naprawdę, bym powiedział, no ma w sobie pewien skarb i ten skarb chce zostać, ma zostać wykorzystany, przynajmniej jest taki plan, ale nie wszyscy się na to zgadzają i tak właśnie się tutaj w tej historii dzieje. Sam rysunek oczywiście widzieliśmy. Ciekawy tutaj w ogóle, dość bym powiedział, fajny na swój sposób, zastosowanie tego żeż właśnie wydania, bo nagle komiks, tak jak w przypadku temu pierwszego, odpowiada za tą historię. Dlaczego? Nie będę wam zdradzał, ale sama okładka naprawdę ciekawie e, się usprawdziła. No, mam na końcu języka, to chciałbym wam powiedzieć. Ja wiem, co to jest. Gdzieś. Pragnę to się wyrzucić, ale nie chcę wam psuć trochę też frajdy, bardziej zaskoczenia. Krótka notka z tyłu, oczywiście co do samej ceny, 76,90. Taka jest cena tego tytułu. Zajrzyjmy do środka, jak on właśnie wygląda, bo, bo mówię, to jest jego chyba taka naprawdę bardzo fajna zaleta. Styl artystyczny i ogólnie ten klimat tego miasta, tych takich Bym powiedział wręcz krajobrazów troszeczkę niekiedy niepokojących, a jednocześnie mm, miłych, przyjemnych. Nie wiem dlaczego ja używam tych określeń, ale one autentycznie tu pasują. Akcja oczywiście zaczyna się tam, gdzie skończył się ten pierwszy, czyli doszło do pewnej, no trochę rzezi, bym powiedział, w związku z atakiem na pewne miejsce. Miejsce, gdzie no. Syn rodziny pozwala sobie troszeczkę upuścić emocjom, zajmuje się handlem narkotykami, no i tam dochodzi do pewnej sytuacji. Na miejscu, oczywiście, znajduje się nasz detektyw. Tu w ogóle nie pokazałem Wam szybkiego streszczenia poprzedniego tomu, co też jest bardzo fajne, w ogóle, że coś takiego zostało zastosowane, wiecie? I czekajcie, bo kamera mi tu trochę zblikowała, ale właśnie. Już się zatrzymało i sobie przeczytajcie, jakbyście chcieli. Ale właśnie detektyw Frank właśnie, to, to on tak naprawdę tutaj jest w to wszystko zamieszane. W całe to, to zajście, które ma miejsce, bo jego po prostu no nazwijmy to pojmali. I to, co się z nim w ogóle tutaj będzie działo, to jest w żywcem wyjęte z pewnych filmów takich, gdzie tego typu sceny... no Dojdziecie do tego, jak przeczytacie. I kiedy dojdziecie do tej sceny, to sami będziecie mogli sobie stwierdzić, że faktycznie to już gdzieś było, ale tutaj to robi naprawdę fajne wrażenie, bo scenarzysta pozwolił sobie pójść nawet krok dalej i zrobić coś, czego tak naprawdę ja jeszcze nie widziałem. Czyli coś sprawdzonego z czymś zupełnie nowym, przynajmniej dla mnie. To jest świetne i, i ogólnie. Całokształt jako tej historii, tej plagi żab, która tutaj się pojawia, tej właśnie rodziny, która okazuje się w, w ogóle pojawia się psychodeliczny wręcz bym podział i bardzo niepokojący, tak jak się na niego patrzy dziadek, który ma swój plan, a oczywiście jego zięć absolutnie nie. No, on nie chce oddać miasta. I te właśnie narkotyki, to zaginięcie syna, który w ogóle od, od tego się zaczęło, że Frank wraz ze swoją koleżanką tak zostali wynajęci, aby rozwiązać zagadkę jego zaginięcia. I to wszystko, co tutaj się dzieje, naprawdę jest świetnie prowadzone. W ogóle ta kolorystyka, tak jak, o której wspomniałem, ten styl. Patrząc choćby nawet na tego typu właśnie kadry, na te pomieszczenia, mi się naprawdę kojarzy miasteczko Twin Peaks i te motywy, kiedy pojawiali się w takim pomieszczeniu, gdzie te wszystkie zwidy były w ogóle, pojawił się ten Big Bob, tak? On chyba tak się nazywał, ten wielki Bob, taki, tak i tak. Tak mi się wydaje, i w ogóle no masakra. Takie wspomnienia fajne dla mnie powróciły, takie wręcz właśnie powiedziałbym psychodeliczne. I zauważcie, że tutaj każdy kadr tak naprawdę ma takie właśnie kolory. To jest rewelacyjne. To jest naprawdę świetne zastosowanie. One w komiksach, gdzie Frederick Peters odpowiada za rysunki, często się tak naprawdę pojawia. Niemniej tutaj wygląda to świetnie. I jest wiele takich fajnych smaczków scenariuszowych, które niewiele wnoszą do tej historii, powiedzmy przynajmniej może inaczej wnoszą, ale nie na taką skalę, nie są to główną osią fabularną, ale jednak fajnie wypełniają ten czas pomiędzy tymi ważnymi i istotnymi wydarzeniami, które się dzieją. To jest po prostu fajne. I powiem szczerze, no, faularnie nie chcę Wam zdradzać, opowiadać, mniej więcej już wiecie po pierwszym tomie, po streszczeniu, ale ważne jest to, czy kontynuacja, czy dalsze tomy będą też trzymały ten poziom, bo jak wiecie sami, Czasami tak się zdarza, choćby nawet ostatnio ja to zauważyłem w mangach, że muszę przynajmniej te, do tych trzech tomów, czasem czterech, w zależności, dwa, niekiedy też, ale nie zawsze, przeczytać przy tych seriach, które mają tych tomów troszeczkę więcej, czy... Zresztą wy sami to mówiliście, czy komiks tak dany, dana manga, powiedzmy, trzyma poziom, równy poziom, czy z czasem nie zaczyna troszeczkę słabnąć i już nie ma tego klimatu. Tutaj na razie tego nie doświadczyłem, przyznam szczerze. Jest to bardzo ciekawe na swój sposób i jednocześnie sprawiające dużą satysfakcję, kiedy czytam ten komiks. Więc myślę, że tutaj też tak będzie. W ogóle te kadry, ich rozmieszczenie niekiedy gdzie tutaj zbliżamy się do tej końcóweczki, to wszystko naprawdę ma ogromne znaczenie. Kiedy czytamy i kiedy patrzymy na to, podziwiamy to, to po prostu czujemy mega zadowolenie. Więc Saint Elme ma swój klimat, ma dobry, mimo że trochę taki noż, standardowe to jest złe określenie. Ale taki scenariusz, którego moglibyśmy się spodziewać, gdzie właśnie czerpie garściami z Fargo i z Twin Peaks, czyli seriale, które osobiście to co się pojawiło na naszym polskim rynku oglądałem, więc w pewnym sensie no, może nie fanem, ale jakimś tam tak osobą, która lubi to e, obejrzałem i mogę się do nich zaliczać. I jednocześnie te właśnie klimatyczne kolory z całą tą formą naprawdę prezentują się dobrze. Jeżeli to się podtrzyma przez najbliższy ten czas, to co nam będzie prezentowano i jeżeli Leman z Petersem tutaj dadzą radę, to dostajemy naprawdę bardzo fajną serię dla ludzi, którzy lubią troszeczkę taki dreszczyk emocji, a jednocześnie niezbyt jakoś mega zawiłą, ale jednak ciekawą, czasami wręcz bym powiedział niepokojącą fabułę. Więc jest okej, okay, jest okej. Okay. Tom drugi spełnił moje oczekiwania, podtrzymał to, co było w pierwszym, i czekamy, co wydarzy się dalej. Wy oczywiście nie musicie czekać, jeżeli mówimy o tentom. Na dole w opisie tego filmu znajdziecie oczywiście link. Gdybyście chcieli sobie nabyć, nie zapominajcie też o tym, aby skomentować, polubić, udostępnić linki, gdzie możecie dołączyć do mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę, a także subskrypcję oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.